który odbywa się w fabryce Wedla. To jest z jakiej okazji, czyli? Z okazji chcieliśmy zaprosić naszych konsumentów, bo tam zobaczyli. Raz w roku, czy rocznicowy? Jest to pierwszy raz taka inicjatywa, także jest to coś zupełnie nowego. Zainspirowaliśmy się nocą muzeów, kiedy to frekwencja zaskoczyła nas bardzo i stwierdziliśmy, że musimy robić takie imprezy częściej. I z okazji Mikołajek, bo wczoraj były Mikołajki, zorganizowaliśmy czekoladową. Weekend, czyli tak, rozumiem, że będzie kontynuacja. Oczywiście myślimy nad tym. Z okazji różnych świąt? Zastanawiamy się nad tym. No to jednak jest to rzecz niby kosztowna, bo też jest, prawda, i czas i tak dalej. Ale jest to oczywiście nasze zaangażowanie, ale zależy. Znakomita reklama. Oczywiście, zależy nam na tym, aby nasi konsumenci byli zadowoleni. Robimy wszystko to, czego od nas oczekują i przynajmniej staramy się. A oczywiście dostajemy mnóstwo zapytań od naszych konsumentów i klientów, czy będą mogli odwiedzić fabrykę. I też dlatego ten event się odbywa. Niech pani powie, a ile policzyliście, ile dotychczas? Planujemy podczas całego weekendu przyjąć około 2,5 tysiąca osób. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy elektroniczną rejestrację zgłoszeń. Wszystkie wejściówki rozeszły się w przeciągu 10 minut. Czyli ile tych wejściówek było? 2,5 tysiąca. Tak. Czyli należy się spodziewać to podwójnych wartości, bo każdy jest z dzieckiem, niestety, z dziećmi. Każda osoba, która jest, musiała wcześniej zarejestrować się na stronie internetowej i musi dzisiaj przyjść z wejściówką. Rozumiem. Takie pytanie dosyć. Czy planujecie, żeby podobne punkty sprzedaży i były w każdym większym supermarkecie? Oczywiście nasze produkty są dostępne we wszystkich sklepach. A ile tych sklepów posiadacie w tej chwili? Ciężko mi powiedzieć, ile jest sklepów w Polsce. Firmowych, ja mówię cały czas o firmowych. Posiadamy pijalnie czekolady i tych pijalni czekolady jest 17. 17, macie zamiar rozszerzyć to? Oczywiście, planujemy rozszerzenie. A które produkty się cieszą największym wzięciem? Szczególnie u dzieci. Oczywiście największą popularnością cieszy się ptasie mleczko, które sprzedajemy od 1936 roku. Jest to produkt, którego sprzedajemy najwięcej, ale również nasi konsumenci chętnie wybierają wszystkie tabliczki czekoladowe, a w szczególności gorzką mleczną i truskawkową. Ile to w ciągu roku? Kilogramów? Nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć. A do ilu krajów sprzedajecie? Do wielu. To znaczy? Nie znam dokładnej ilości, tylko takie pytanie. Ale każdy kontynent chyba oprócz Antarktydy. Tak, jesteśmy oczywiście obecni na wszystkich kontynentach. Niech pani powie jeszcze troszeczkę takich kwestii technicznych. Czyli to finansowo, jak to wygląda? Rozumiem. To w prospekcie emisyjnym możemy to zobaczyć. To nie ma chyba problemów. No. To jeszcze się zapytać. Mówi pani, że... obejrzałem, że macie również tam wytwory takie ręczne. Tak, roboty, oczywiście. Tak? Fabryka Wedla podzielona jest na wiele działów. Jednym z działów jest pracownia rarytasów, w której wszystko powstaje ręcznie. Od nalewania czekolady po dekoracje, a także pakowanie, także każda naklejka, każda wstążeczka jest przyklejana ręcznie. Czyli chętnie również przyjmujecie zlecenia od firm, żeby... Oczywiście takie zlecenia też przyjmujemy. Oczywiście one są ziemko droższe, bo to chyba zrozumiałem, jak jednostkowy wyrób, to wymaga to całkowicie... Oczywiście wszystkie produkty, które są ręcznie robione, są troszeczkę droższe od standardowych produktów. Jest to rzecz naturalna. No, chyba tak. To może tyle na razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.